Hej, siemanko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Football Managera. Tak więc ciśniemy dalej. Zaczynamy od losowania Pucharu Polski. Mamy ćwierćfinał do losowania, tak więc obejrzyjmy je. I Górnik Zabrze trafił na Podbeskidzie Bielsko-Białą. Tutaj dwie drużyny z pierwszej ligi. Legia Śląsk, no tutaj jest bardzo dobry mecz, bo już jeden poważny przeciwnik może odpaść. W sumie wolałbym, żeby Legia tutaj wygrała. Jeśli spojrzymy właśnie tutaj na tabelę, to Legia dopiero siódme miejsce i nawet może jej nie być tutaj w pierwszej ósemce, jak Lech i Pogoń będą się lepiej spisywać. No zobaczymy, jak na razie jest to półmetek sezonu. Zajrzyjmy do terminarza i tutaj ostatnie trzy spotkania, no niestety porażka, która nieczęsto się zdarza w tym sezonie, ale porażka 0-3 z Schalke, remis 1-1 właśnie z Podbeskidziem i to jest nasz rywal w Pucharze Polski, 2-1 z Wisłą. Właśnie dzięki temu teraz zagramy następne spotkanie, a dzisiaj Pogoń, Schalke, Ruch Chorzów i jak jeszcze zdążymy, no to Lechia Gdańsk. Jesteśmy w przeddzień meczu z Pogonią Szczecin, gramy na wyjeździe, ogólnie teraz trzy spotkania na wyjeździe, no z Wisłą to było u siebie, ok, tak więc obecny. Ok, a tutaj jeszcze fajna informacja, gdzieś tutaj była, że właśnie, Lil wabi miliardera. Jak ja bym chciał, żeby tutaj był Górnik Zabrze, bo to chyba losowo ogólnie coś takiego się dzieje, prawda? Czyli w każdej karierze, na każdym sejfie coś innego tutaj może się zdarzyć. Więc no, może kiedyś, może w 2060 roku. Dobra, ustalmy sobie skład na to spotkanie, czyli no, słabsze w tym momencie. Tak więc Kuchta na bramkę, Danch za Kwerkwelię oraz Matuku tutaj za Szotona, lewa strona Shish będzie gotów, no będzie, ale czy go wpuścimy? Na pewno Kędziorę na prawo, no tak, trzeba Shisha tutaj, nie wiem, może w 4 dni tutaj nie spadnie mu aż tak kondycja, będzie miał lepszą kondycję niż teraz ma Ferreira, tylko 92 za Dawidowicza, może, gdzie on to jest, Dźwigała. Zobaczymy, on tutaj jeszcze ma szansę się rozwinąć, ten chłopak. No Kazimierczak jeszcze dysponuje tutaj ogólnie, ma dobre atrybuty i tak dalej, ale jednak 6,82 jego ocena w lidze. Zobaczmy Dźwigałę. No właśnie, dużo mniej spotkań, ale 6,83 w sumie, tutaj jego występy w pucharach też swoją rolę odegrały. No to dobra, Dźwigała na defensywną pomoc, Kopczyński, Siwek. A mimo to, że taką pomocą rozegraliśmy to spotkanie, no to poprzednie wygraliśmy, no to tak, Barbus za Kopczyńskiego i czy damy radę, nie damy rady Brazylii tutaj wrzucić. Tak więc Nowak, Nowak tak jest, a Schalke rozegra spotkanie Kopczyński oraz Brazylia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bliźniczenko kontuzjowany, Oberton kontuzjowany. To może Arak potrafi gdzieś na skrzydle? Nie może, ale zobaczmy, czy Stępiński potrafi, ale on też jest zmęczony i przydałby mu się odpoczynek. No to Arak, a jak tam Wesołowski? O, proszę bardzo, lewe skrzydło. No to wpuszczamy cię. Normalnie, Krystian. Za De Souza, schodzący napastnik, niech będzie. No, Lanzafame musi grać niestety. Chyba, że kto tutaj jeszcze? Nie no, z rezerw to raczej nikt, ale do lat 18, Wesołowski jest, Marcin Pietrowski, no też lewe skrzydło, również bardzo dobre przyspieszenie, 15, Kowalczyk, środkowy pomocnik, no jakby brakło pomocników, to jest tutaj dobry małolat, Misiak, prawy obrońca, no i w sumie tyle, tak więc nie, na razie podziękujemy za usługi małolatów, no to Lanzafame musi grać. Dobra, w razie czego w przerwie wejdzie De Souza, jeszcze tutaj za Siwka go wpuścimy. Czy ktoś jeszcze zasługuje na wejście? Chyba nie, tak więc dobra, zgłaszamy zespół. Trochę chyba mnie zeszło, ale dobra. To jest tylko w sumie Pogoń Szczecin, ale też musimy dobrze dysponować siłami, bo ten sezon będzie długi. Walczymy na wszystkich frontach w sumie, jak na razie. Tylko szkoda, że z tej Ligi Mistrzów odpaliliśmy, ale dobra. Następny sezon będzie nasz, czuję. Dobra, rozpoczynamy spotkanie z Pogonią Szczecin, na wyjeździe gramy, no i Wesołowski. Zobaczmy, jak się właśnie zaprezentuje ten młody zawodnik. No a tutaj kontra i uwaga, Laribi, ale dobrze, kto tutaj?
Matuku, proszę bardzo. No i Lisowski, rzut rożny dla Pogoni Szczecin, pięknie Danch, no i możemy wyjść z kontrą. Wesołowski, jego fantastyczne przyspieszenie, Arak. No jak zwykle na nim musi się skończyć nasza akcja. Uwaga, Gikiewicz! No, proszę bardzo, jeszcze jeden rzut rożny, dobrze się bronimy, no i znowu Wesołowski, teraz sam, nie podawaj do Araka, jedziesz sam, aj, ale kompletnie nie wyszło to zagranie, 17-latkowi chyba, wyrzut z autu, jest Arak, Barbus, pole karne i jest rzut karny, tutaj nie wiem nawet kto był faulowany i Matuku, proszę bardzo, Matuku, jego piąta bramka w tym sezonie, no niesamowicie, pięknie. Dobra, kolejna sytuacja. Nowak, piękne przejęcie. Wesołowski! Szkoda, szkoda, że mu to nie weszło Małolatowi. Shish jeszcze, ale tutaj tracimy tą piłkę. 18 minuta, 1-0 dla Górnika Zabrze. Dobrze jest, lecimy dalej. No i uwaga, Lisowski, CDB, dosyć tutaj niepolski ten skład. Danch, pięknie. Ależ Wesołowski odebrał i to musi być gol. No niestety, niestety słabe to wykańczanie akcji i tam opanowanie i tak dalej. No bo w sumie szybkość to nie wszystko, ale i tak pięknie Wesołowski tutaj wszedł do zespołu. Proszę bardzo, to jest który jego mecz? Drugi czy nawet trzeci? Pięknie, Nowak znowu lewym skrzydłem. Arak, Lanzafame! Pięknie, pięknie Lanzafame pokazuje, że jest w formie. Kolejna bramka. 11 w tym sezonie, pięknie. No goni tutaj Stępińskiego, no a Arak jak zwykle. Trzeba będzie z nim porozmawiać indywidualnie. Po tym spotkaniu, jak nic tutaj się nie zmieni, nawet asysta go nie wyratuje, musi zacząć strzelać. Tak więc, no, jestem bardzo zadowolony. W sumie 2-0 to jest bardzo dobry wynik dla nas. Rozczarowany, co mi się tam kliknęło, no, ale w sumie rozczarowany za Raka mogę powiedzieć, że jestem. Dobrze, że tutaj Lanzafame, nic. Kurde, ten pies czeka, niby okna zamknięte, ale nie wiem, czy go słychać. No i Dźwigała, Barbus, prawe skrzydło, ale gdzie jest Lanzafame? Zniknął gdzieś tam, Dźwigała. Nowak, Barbus traci, no i Arak, niestety nie utrzymał się przy piłce, jeszcze dalej ciśniemy, Lanzafame, czemu tam nie odegrał, tutaj jeszcze Arak, Wesołowski, ajajaj, noż, która to już jest okazja Wesołowskiego w tym spotkaniu, no 6-4, no zdecydowanie słabo, piąta stuprocentowa sytuacja dla Górnika Zabrze i na razie z tego tylko dwie bramki, Shish poturbowany, ale wstawaj, ty musisz grać jak na razie. Lanzafame, dośrodkowanie i czy był tam faul, nie było, jest kontra, Pogoni, uwaga, Emenike, Lewandowski, dośrodkowanie do Robaka i będzie rzut rożny. No uwaga, Lisowski, kolejny rzut rożny dla Pogoni, jeszcze Robak, ależ pięknie Matuku, doskonale i niestety 2-1 Iwelnicki, czyli były zawodnik Górnika Zabrze, ładuje nam bramę. No niestety, 2-1, ale... Dobra, teraz sobie może tutaj zagrajmy na... A utrzymanie piłki już jest, tak więc dobra. Okej. Wesołowski, dobra, 6-0, chociaż dajmy mu zagrać całe spotkanie, niech tam De Souza sobie odpocznie. Chociaż może Lanzafame bardziej zasługuje tutaj na zmianę, bo potrzebujemy go w dobrej formie i w dobrej kondycji na następne spotkanie. No 71% to już wystarczy, żeby cię zmienić. Albo dobra, tutaj inną roszadę zrobię, bo Nowak przecież potrafi grać na prawym skrzydle i tutaj wejdzie Kaźmierczak. Dobra. Okej, no i teraz myślę, że to było dobre posunięcie z mojej strony. No jeszcze Wesołowski sobie dokończy to spotkanie, ale już mu chyba ocena nie wskoczy, tutaj nic więcej nie zdziała. No tak, koniec meczu, dobrze, 2-1, wygrywamy to spotkanie. No i lecimy dalej. Solidne zwycięstwo oczywiście. Lanzafame gracz meczu, jakżeby inaczej. Bramka i asysta, no fantastycznie. Lanzafame w końcu zaczął spłacać, można powiedzieć, te pieniądze, które na niego tutaj wydajemy, bo dosyć chyba potężny kontrakt ma, jeśli się nie mylę. Zobaczmy, Lanzafame. No 8,5 tysiąca tygodniowo, no to jest naprawdę dużo. Pół miliona jest warta, ale nie, Lanzafame myślę normalnie jeszcze przez rok na bank do 19 ma kontrakt, czyli myślę, że w 18 roku można będzie go sprzedać chyba. Okej. Co tu się dzieje? Lazio zwolnione, Trabzonspor, Fenerbahce. Okej, zwycięstwo. Jestem zadowolony oczywiście. Tak jest, losowanie
udało się po naszej myśli i to jest znów pięć spotkań, seria pięciu spotkań bez porażki. Szkoda, że nie zwycięstw z rzędu. Właśnie zobaczmy, ile mamy zwycięstw w lidze. Raz, aha, i tutaj już remis. No dobra, czyli to jest pierwsze zwycięstwo z rzędu w sumie. Dobra, teraz Schalke naszym przeciwnikiem będzie, czyli no, bardziej emocjonujący mecz niż ten z Pogonią. Jeszcze spotkanie ze sztabem szkoleniowym. Stępiński, Arak i Barbus otrzymują wynagrodzenie, które nie odzwierciedla ich umiejętności. No to jak Stępiński dostaje 7 tysięcy, co dla mnie jest zdecydowanie zapłatą za to, co on wyprawia dla naszego zespołu, no to Arak na 3 tysiące. O proszę, jak tutaj się rozwija. Dobrze, tylko no zacznij strzelać. Właśnie mieliśmy tutaj porozmawiać z tobą. Tak więc osiągane wyniki i skrytykuj formę. O właśnie, ostatnio masz problemy ze zdobywaniem bramek i nie wiem, jak długo jeszcze mogę czekać, zanim dam szansę komuś innemu. No nie wiem. Dobra, spróbujmy. Wiem, że ostatnio masz problemy ze skutecznością, ale wierzę, że niebawem znów zaczniesz strzelać gola za golem. Dziękuję. No i jeszcze morale mu się zwiększyło. Tak więc pięknie. No to Arak jest zadowolony i Barbus, no 2200 to jest w zupełności wystarczająco na Barbusa moim zdaniem. 375 tysięcy jest wart ten chłopak, proszę bardzo. Dobrze, ale jedziemy dalej. Norwich, nieważne. I Schalke na defensywnych stałych fragmentach gry, nie ma problemu, a jeszcze tam chciałbym zobaczyć trening. No poniedziałek, obym nie zawalił tego. Piłkarz roku, brazylijskiej ligi, spoko. A jednak chyba będzie przejęcie klubu Lille. Albo żeby tam nie było i żeby ten multimiliarder się zainteresował Górnikiem Zabrze. No byłoby świetnie. Dobra, tutaj nic ciekawego z tych wypożyczeń. No i tak, Barbus właśnie dobrze się rozwija. Stępiński i Jarak, czyli ich wszystkich widzieliśmy. Amatuku i niestety De Souza. Po raz kolejny De Souza się słabo spisuje na treningach. Dobra, chyba nawet rozważę sprzedaż tego zawodnika już w zimie. Zobaczymy, jakie oferty już będziemy dostawać za De Souzę. Zgodzę się tak za półtora bańki, myślę normalnie. Dwukrotność jego wartości. Dobra. Czy tutaj coś będzie dla nas? Wyróżnienie dla Matuku tylko. Gołębiewski, Nowak, proszę bardzo. Nowak, który w ostatnich spotkaniach, no tutaj 8,80 raz sobie dostał. No ale w sumie 5 bramek, jedna asysta, dwa razy gracz meczu. Lech, Kasi na drugim miejscu. Również zremisowali z Podbeskidziem, proszę bardzo. I Probierz. Dobra. Azevedo. Nie, to nie w tej karierze. Nie na tym sejwie. Dobra, Zborowski. Kibice w grobowym nastroju. Okej. Okay. No, zobaczymy, czy tak przejdziecie nas bez większego problemu, ale teraz gramy na wyjeździe. Dobra. Dobra, już wystarczy, ok, pięknie. No i dobra, już będziemy, tak jest, jest dzień 2 listopada, rozpoczynamy spotkanie z Schalke. Jeszcze co tutaj się dzieje? No proszę bardzo, jakiś zespół składa nam ofertę. Jesteśmy oczywiście zadowoleni ze stylu, w jakim prowadzisz zespół. Bardzo duże znaczenie odegrała dobra atmosfera. Po zremisowanym meczu 1-1 z Podbeskidziem nie można dłużej udawać, że nic się nie dzieje, no wiecie co? Sobiech może zapomnieć o powołaniu, a zobaczmy, jak tam Sobiech. No już spadła mu dość tragicznie ta wartość jego, tylko 1,5 miliona. Dosyć słabo się spisuje. Czy może przywrócimy Sobiecha w Górniku? A zrabordujmy sobie go, czemu nie. Stevens tam nowym menadżerem. Ok, N. Avan de Guinamp. Co to jest za drużyna? W ligę pozycja 8, ale nie, no odrzucamy. My tutaj mamy Schalke dzisiaj. A nie, żaden inny klub. Co tutaj się jeszcze dzieje? Tutaj dostępni. Aha, do wypożyczenia. Dobra. Okej, nowy menedżer w Trabzonsporze, a zobaczmy, czy tam się nie narodził żaden. Może jakiś Nugent ciekawy. Nie, nic tutaj nie ma niestety.
No chyba zobaczmy, w rezerwach też raczej nie, a w pierwszym zespole, o proszę, bramkarz 16-letni, no, ale to raczej nic z niego chyba nie będzie. Czy jest tu ktoś dużo warto? Co tutaj robią tacy zawodnicy w takim klubie? I to jeszcze w pierwszym zespole. No proszę, następny bramkarz, Pawało Zelić, ale to jest wypożyczony z PSV. Całkiem przyjemny bramkarz, mało lat, 18 lat. A, to są wszyscy same wypożyczenia. No dobra, nieważne, przechodzimy do meczu. Troszkę skoczyliśmy w bok. No i dobra, Sandomierski na bramkę, na prawą stronę Celeban, na lewą Szisz. No, zostanie 95%, wystarczy. Kwerkwelia na środek, Zadanha i Szoton. Chociaż nie wiem, wiecie co, po tak dobrym występie w poprzednim spotkaniu Danha, myślę, że może go zostawię też. Tutaj zamiast Szotona wejdzie, Szoton wtedy na zmianę. I tak, Zadźwigałe, Dawidowicz, Brazylia oraz Kopczyński. Na lewą stronę De Souza, Lanzafame jest w przyzwoitej kondycji, 96%, no i Stępiński. No i mamy całkiem mocny w tej chwili zespół, moim zdaniem ogólnie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, kurde, tutaj o wygranej no to nie mówię, ale no chociaż ten remis. Remis na wyjeździe to naprawdę będzie bardzo dobry wynik tutaj z Schalke i nie pozwolimy im tak odskoczyć tutaj od siebie w lidze, tak więc no 7 punktów, oni 8 i dalej można walczyć. Może im się jeszcze raz podwinie noga tutaj, powinie, z następnym przeciwnikiem, czy ze Sztandartem, czy z Tel Awiw. Iwan Yama tam już żółtą kartkę zaliczył. Proszę bardzo, pierwsze 20, już 30 minut. Proszę bardzo, czy pierwsza połowa w końcu jest akcja? No i tutaj Shish był bliski przejęcia. Mustafi. Dawaj, odbieramy tą piłkę. Goretzka. Rüdiger. Znam tych wszystkich zawodników. No tak, przecież grałem Schalke. I Stępiński! Ależ będzie! Nie ma. Ajajaj, dobrze tutaj asekurowali bramkarza, jego obrońcę. Brazylia, ale fatalnie. Fatalnie dogrywał po tym stałym fragmencie gry. No nic, mieliśmy swoją stuprocentową sytuację. No i jeszcze może coś z tego będzie. Rüdiger. Heudes. Prawa strona, uwaga, Wanyama, ależ się podłączył do akcji ofensywnej. I Kwerkwelia, wybijamy, chociaż jeszcze piłka wraca. Teraz lewe skrzydło, Boateng. I kto wybija? Kwerkwelia. Uwaga, teraz Brazylia, bardzo dobrze główkuje. No i to będzie końcówka już pierwszej połowy, już w sumie jest, to będzie koniec zaraz. I dotrwamy wynikiem 0 do 0, tak więc bardzo, bardzo udana pierwsza połowa, moim zdaniem. A może na luzie zagracie sobie? Nie, dobra, nie, nie będę luzował ich. Nie gracie tak źle, nie będę też krytykował za tą połowę, no bo na wyjeździe z Schalke, no, to jest chyba najpotężniejszy przeciwnik ogólnie, jeśli chodzi o walkę o stawkę, o punkty, z jakim mieliśmy szansę się zmierzyć. Chociaż w tamtym sezonie już nie pamiętam, co to były za zespoły, ale chyba Schalke jest najlepszym. Szisz już tylko 69%, no i Schalke utrzymuje się przy piłce i to jest cały czas pierwsza sytuacja po rozpoczęciu drugiej połowy. No uwaga, zapowiada się, że to Schalke będzie cisnąć Bojan. Bojan, właśnie Borini, no i niestety, niestety tutaj opuszczony lewy skrzydłowy Schalke, jest 1 do 0 i tutaj Bojan zalicza asystę. 10. trafienie w sezonie Fabio Boriniego, no i znowu Schalke przy piłce. Ależ blisko było przejęcia Borini, tym razem na prawym skrzydle, i wycofanie piłki, jest Aogo. Mustari, no nie wiedzą na razie, co tutaj zrobić. Bojan, uwaga, Bojan Sandomierski, Klemens, ależ, no to nie wiem, kogo winić, chyba tutaj gracza z czwórką Celebana, że nie pokrył w ogóle Klemensa. I ten z łatwością wbija piłkę do siatki, jest 2 do 0. No 2 do 0, no niestety, dwa mecze przegrane, no to, ale i tak wystarczy wygrać mecz ze Sztandartem Liège oraz z Tel Awiw, żeby awansować dalej. Oczywiście dużo lepiej byłoby awansować z pierwszego miejsca, no ale i tak awans to jest duży sukces dla Górnika Zabrze i powtórzymy właśnie to samo, co było w poprzednim sezonie, a tutaj cały czas Schalke atakuje Bojan, no proszę bardzo.
I kto tutaj słabo się spisuje? Celeban właśnie, Dawidowicz. To są najgorsi zawodnicy, tak więc może ich zmienimy. Chociaż na prawo. A, Szotona, dawaj na prawą obronę sobie wejdź. Zobaczymy. I kto tutaj jeszcze był? Dawidowicz, no to co? Kaźmierczak? Dawaj, zobaczymy. Może tutaj wniesie trochę doświadczenia i ogrania do tego spotkania. Jeszcze ofensywną taktykę chciałbym sobie tutaj ustawić. Zobaczymy, czy damy radę chociaż jedną bramkę strzelić. Ostatnie 10 minut, nic na to się na razie nie zapowiada. 3 minuty, już 90 minuta, końcówka spotkania, niestety. Chociaż tutaj, no, byłaby akcja, ale sędzia, chociaż De Souza, ale prosto w bramkarza, no i sędzia kończy i 3 do 0, przegrywamy. No, jestem rozczarowany, nie będę tutaj się mizdrzył w ogóle i całkiem pozytywnie przyjęli tą krytykę. Dobra, przed nami mecz z Ruchem Chorzów, tak więc czy dwa razy przegraliśmy 0 do 3? Tak jest, dwa razy 0 do 3 z Schalke 0-4. No dobra. Tak więc wracamy teraz na polskie podwórko. Sobiech, proszę bardzo, bardzo dobry potencjał i obecne umiejętności, ale nie byłby w najmniejszym stopniu zainteresowany. I jest jeszcze właśnie ten Zejdź, proszę bardzo, jaki tutaj jest potencjał, ale również nie byłby zainteresowany, ale dobra, co to jest? Bośnia. No to dobra. Chuj, trudno. Ale zobaczmy jego informacje. Na radowości. O, jeszcze. W Turcji to trzeba aż 3,5 tysiąca dni być. W Holandii. No może w Holandii będzie kiedyś, ale już chyba go. Bośnia. No już zagrał nawet pierwszy mecz, tak więc już go mają. Dobra. Ruch Chorzów. To powinno być zwycięstwo. Tutaj jeszcze na otarcie łez w tym spotkaniu za porażkę. Proszę bardzo, Fenerbahce oraz Majorka zapraszają tutaj do drugiej ligi hiszpańskiej. Na pewno nie zamierzam się wybierać, ale Fenerbahce to już jest całkiem fajny klub. No ale ogólnie nie chcę zmieniać zespołu, ale tak zobaczmy, co tutaj się dzieje. Fajny mają zespół, ale zobaczmy jeszcze obiekty treningowe, co tutaj się dzieje. Świetna baza treningowa i dobre obiekty młodzieżowe, a Górnik Zabrze. Przeciętna baza i zadowalające obiekty. Lipa po prostu. Nie, no też odrzucamy oczywiście. Dwóch piłkarzy powołanych, Kwerkwelia oraz Szisz. Ofensywne, stałe fragmenty gry do tego spotkania z Ruchem. No nie powinno być problemów i powinno być kolejne zwycięstwo ligowe. Gwarancją kompletu na widowni, tak więc teraz nawet w Chorzowie chcą oglądać, jak Ruch Chorzów gra, znaczy jak Górnik Zabrze gra. Chłopaki rwą się do gry, w świetnych humorach jesteśmy. Musimy zagrać tak. Jasne, kibice. Dobra, zakończone. No i najważniejsze właśnie, że konferencja prasowa jest już za nami. No i dawaj. 5 listopada. Polska ogłasza skład. Co tutaj? Wiktor Golas. Proszę bardzo. O kurwa. Bramkarz. 25-letni do reprezentacji Polski? Co ty gadasz? Zobaczmy sobie go. Celeban wciąż poza składem, ale kto tutaj jeszcze? Taki ciekawy będzie w reprezentacji. Furman. Proszę bardzo. Gdzie on to teraz gra? W Toulouse. Tak na razie się rozwija. Furman, Borysiuk, Stolarski, Żyro, Glik, Piszczek. Ale tutaj już wszystko bardzo mała wartość, tylko Lewandowski trzyma poziom, no Szczęsny również, Krychowiak jak najbardziej. No a reszta, Wszołek, Błaszczykowski słabiutko, bardzo dużo zarabia, może tutaj na koniec kariery by przyszedł, ale w sumie trzeba to powiedzieć, że Błaszczykowski ma słabe tutaj atrybuty. Łukasik, Wolski, a z tych tutaj tańszych, Marcin Komorowski. O nie, Sandomierski, nasz Golas, Stępiński oraz Danch, proszę. Najtańsi zawodnicy ogólnie, no bo grają w polskiej lidze i dlatego jeszcze Benisz, który jest bez klubu, ale Benisz słabiutki. W sumie tutaj nie zaskakuje ogólnie ta reprezentacja. Zobaczymy, jak sobie poradzi.
Milik nie łapie się do zespołu. No i tak, Kuchta Dawidowy dźwigała Arak do lat 21, Siwek Szpernalowski, Wesołowski, Świerk Nalepa do lat 19, Sandomierski, Stępiński, Dan właśnie do pierwszej ekstraklasy, znaczy do pierwszej reprezentacji Polski. Dobra, tutaj nie wiem nawet o co chodzi. Dobra. Ok, przechodzimy do spotkania z Ruchem Chorzów. Co tutaj jeszcze się dzieje? O, proszę bardzo, ten bramkarz. No, w sumie, no taki sam poziom jak Sandomierski, no to nie potrzebujemy takiego bramkarza, ale no, dobry jest, dobry ogólnie. Wiktor Golas, zapamiętajcie sobie. Tutaj nic, no i lecimy, i tutaj już powinno być spotkanie. Tak jest, 12 jeszcze wiadomości. Matuku kolejna oferta, ale nie sprzedajemy, on już odejdzie z tego zespołu do 17, tak jest. No, nie ma po co go tutaj już trzymać. No te rzuty karne, no dobrze, trzymaj sobie je, ale w następnym sezonie kogoś innego trzeba będzie tu sprowadzić. No to tak, Kuchta na bramkę, na prawą stronę Kędziora. Na lewej, no Szyż jest bardzo już zmęczony, tak więc Ferreira, no już myślę, że się ograł, tak jest, w pełni sił. Czy on tutaj się uczy? Tak, uczy się cały czas, a jak mu to wychodzi? Uzdolniony, ok. No dobrze jest, tak więc Ferreira na lewą obronę, no i na środku Szoton oraz Matuku. Zobaczymy teraz inne ustawienie naszych obrońców. Za Dawidowicza, no Kaźmierczak. Dźwigała jeszcze raz sobie zobaczymy. No trzyma poziom w sumie ten Dźwigała. Cały czas równe spotkania. Kaźmierczak, no jest w optymalnej formie. To jest też ostatni sezon tego zawodnika u nas, tak więc dajmy mu jeszcze pograć. Kto teraz wejdzie na środek pomocy? Czy wejdzie Siwek? W optymalnej formie jest, proszę bardzo. Siła, krycie. Czy z Ruchem wejdzie? A z kim gramy dalej? Z Lechią Gdańsk. No to dobra. Niech będzie Siwek, Zakopcińskiego oraz Barbus czy Nowak. No zobaczmy, porównajmy tych dwóch zawodników. Tutaj siła wzrosła, wyskok, proszę bardzo. Całkiem dobrze, Barbus, a Nowak. No, Barbus normalnie. Za Brazylię, tutaj jeszcze Nowak na zmianę. I tak, De Souza, Lanzofame, Stępiński. A Stępiński też coś ostatnio nie strzela. Zobaczmy jego tutaj, gdzie to było. Rozwój, nie, raporty, forma. W sumie strzelił z Wisłą. Później raz, dwa, trzy spotkania bez bramki i mecz z Tel Awiwem. Dwie z Lechem, dwie z Pilznem. No dobra, Arak niby tutaj zadowolony i się bardzo dobrze rozwija, tak więc no, życzymy wszystkiego najlepszego w tym spotkaniu. Wesołowski, tak, Wesołowski niech będzie rezerwowym, bo naprawdę tutaj mam chrapkę na jego potencjał, tak samo na Siwka potencjał. Zobaczymy, czy uda się tutaj zrobić gwiazdy z tych zawodników. No nie mówię tutaj o takiej gwieździe, jaką jest na przykład Cristiano Ronaldo, ale zobaczymy. Ok, zgłaszamy taki zespół na Ruch Chorzów, jak im to idzie, siódme miejsce w lidze, 24 punkty. No proszę bardzo, już nawet Krakowia ma tyle samo punktów co Legia. No Legia tam balansuje na tym ósmym miejscu. A jakby spadli, ale by było. Byłaby wielka wyprzedaż i pewnie na tym bym coś ugrał. No i dobra, rozpoczynamy ostatni mecz w dzisiejszym spotkaniu. No nie udało się czterech meczów dzisiaj rozegrać, no ponieważ się troszeczkę rozgadałem na niektóre tematy. Kuchta pięknie broni, już myślałem, że będzie gol, ale bardzo dobrze spisał się ten młody bramkarz. No a tutaj niestety Zubowicz strzela i jest 1-0 dla Ruchu Chorzów już w szóstej minucie. Ale i tak, mimo jak nawet byśmy skończyli ten mecz porażką, to i tak 9 punktów dalej jest tutaj przewagi Śląsk. Na miejscu drugim Jagiellonia, Lanzafame. Szkoda, że to mu nie weszło. Jagiellonia tutaj spada na miejsce trzecie jak na razie, bo chyba przegrywają spotkanie, czy tam remisują, jeszcze nie wiem.
Wawrzyniak, proszę bardzo, w ruchu. No i Szoton, Kaźmierczak, ale jakoś tak więcej tutaj zawodników w ruchu cały czas. Lanzafame, no pięknie, pięknie. Lanzafame musi wykorzystywać takie sytuacje w obecnym sezonie i Siwek zaliczy asystę, co jest bardzo dobrym znakiem. Arak, niestety kontuzja. Miejmy nadzieję, że nie jest poważna. No to dobra, Wesołowski, zapraszam na napad. Już ma jedną gwiazdkę jako wysunięty napastnik. No zobaczmy, jak sobie da radę. Mało lat. No miał naprawdę sporo sytuacji w poprzednim spotkaniu, gdzie rozgrywał ten mecz na lewym skrzydle, a teraz zobaczymy, jak to będzie. Tak, dla kibiców, bo zawsze ruch z Górnikiem to jest naprawdę ważny mecz. Dobra, rozpoczynamy drugą połowę. No jak na razie mecz wyrównany, chociaż no tutaj przewagę ma Górnik Zabrze i to widoczną. Spojrzymy na statystyki, no to widać gołym okiem. Czy będziemy dalej to utrzymywać w drugiej połowie i czy strzelimy gola? Zaraz się dowiemy. Już 60, tutaj prawie 70 minuta i nic się nie dzieje. 80 nawet. Dobra, na te ostatnie 10 minut zagramy sobie ofensywę. Czy to coś da, abyśmy nie stracili bramki? No, zobaczmy. Dębiec. Kontuzjowany tutaj Fink. Mam nadzieję, że zaraz straci. Ferreira, no i pięknie. I Siwek. I lewe skrzydło. De Souza. De Souza, ale pięknie. Pole karne. Lanzafame. Jeszcze Kaźmierczak zbiera kędzior, ale to był fatalny strzał. No i koniec. To była ta sytuacja, w której powinna paść bramka. No niestety nie udało się. A tu jeszcze dośrodkowanie. Szoton pięknie, ależ fatalny. Mecz Szotona tylko 5-8. No niedobrze, niedobrze. Lanzafame kolejnym razem za zawodnik meczu. Mamy tylko 6-5 tutaj Wesołowskiego, ocena szkoda. No i to jest 8 punktów. Jagiellonia wygrywa swoje spotkanie z Lechem Poznań. Legia również wygrywa 3 do 1. No a utrzymujemy tutaj 8 punktów przewagi i 10 nad Śląskiem. Tutaj będą się bić o tą drugą pozycję, tak więc nie ma co. 40 punktów jest już nabite. Dobra, zobaczmy jeszcze. Nadal bez porażki, szóste spotkanie. Dobrze, że remis, a nie porażka. I tak, brosz tutaj nieważny, ale 2-3 tygodnie Araka. No dobrze, dobrze, że nie na dłużej. I co mu się stało? Tylko rozcięta noga, tak więc nie jest źle. Dobra, tak więc to by było w sumie wszystko w tym odcinku. Troszeczkę tutaj przejechaliśmy, ale nie ma lipy. A w następnym odcinku będzie tak. Lechia Gdańsk, następnie chyba zrobimy sobie cięcie, bo tutaj będzie 11 dni. Chociaż zobaczymy. I jeszcze Tel Awiw, no może Krakowia, ale tutaj to jest za długa przerwa. No ale będziemy mniej więcej już wiedzieli, czy damy radę awansować dalej w Lidze Europejskiej. Mecz z Tel Awiw będzie naprawdę już bardzo ważne, no bo jeśli wygramy i Schalke również wygra, to wtedy już mamy awans w kieszeni. Schalke już ma awans, czyli może nawet w słabszym składzie wyjść w tym meczu ze Standardem. No nic, zobaczymy w następnym odcinku. Tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Siemano!